podróż balonem. Rynek pełny już prawie, zebrał się cały lud. Gęby rozdziawia gawieć, stanie się tu cud. Straszny cud, oj wielki balon krągły jak bania. Dwaj panowie w gondoli, lud ma dosyć czekania. Siłą własnej woli ludzie to podnieść chcą. W tym balon nieznacznie się uniósł do góry, a rynkiem wstrząsnęła owacja. Zdawało się ludziom, że bliżej są chmury i że w niebie ich reprezentacja. Panowie dwaj popłynęli, nad miastem się balon przetoczył. Raz tylko na ludzi stłoczonych spojrzeli. No który nam teraz podskoczy? Dość ryzykowne to przecież bujanie nad tłumem wzburzonym. Czasami myślę, że nasze życie to też jest podróż balonem. A kiedy zabrakło balastu i wszystko już wyrzucone, większość liczył do 17, bo to jest podróż balonem. A potem, gdy poczuł wiatr w plecy, pożegnał mniejszego pokłonem, wyrzucił ślad za nim też jego rzeczy, bo to jest podróż balonem. Facet w gondoli leniwie popłynął pod nieboskłonem. Czy o to chodziło? Czy to jest właściwa podróż balonem? Podróż balonem. Wpatrzeni w balon idziemy pomału. Nikt nie chce pierwszy wykonać skoku, bo się śmiertelnie boimy zawału i umieramy tak rok po roku. My chwilę chcemy pobujać w obłokach, tak nierealnie szukamy przestrzeni. Podobno piękny jest widok z wysoka, niestety życie się toczy na ziemi. Raz okazja już była, w czasach super odnowy. Obawa nas zadręczyła, by wraz z zębem nie wyrwać głowy.